Czy nie jest to luks? Absolutnie. Rozkoszno. Cześć, dzisiaj robimy jagodzianki lux, czyli jagodzianki luksusowe z cienkim maślanym ciastem, sowitą ilością jagodowego serca i jeszcze większą ilością kruszonki, której jak wiadomo zawsze jest za mało. To przepis, o który poprosiliście mnie w komentarzach pod pierwszym odcinkiem w koncercie życzeń. Więc jeśli macie więcej takich życzeń, to komentujcie. Do dzieła! Sekretem tych jagodzianek jest niesamowicie elastyczne ciasto, które bardzo łatwo wyrabiać i jeszcze łatwiej z nim później pracować, a w rezultacie wyrabiać jagody. Będzie nam potrzebne kilka podstawowych składników, które zawsze się używa do ciasta drożdżowego, ale też jeden sekretny. Zawiera ono dużo masła, bo jest to trochę ciasto brioszkowe, ale za to mało mleka. Odmierzanie mąki jest to rzecz szalenie istotna i zauważyłem, że wielu moich czytelników popełnia podstawowy błąd, a mianowicie odmierzanie. Można odmierzać składniki dwojako za pomocą wagi, co zawsze rekomenduję, bo jest wtedy precyzyjnie dokładnym, albo za pomocą szklanki, ale pamiętajcie, że szklanka to nie jest taka szklanka, czy taka szklanka, to w sumie słoik, ale whatever. To jest szklanka, czyli amerykański cup, która zawsze ma od 240 ml do 250. Więc możecie odmierzyć jak chcecie, ja w zasadzie preferuję zawsze wagę, moim zdaniem jest to też o wiele szybsze, więc po prostu kładziecie misę, w której będziecie wszystko mieszać, zerujecie ją i sypiecie mąki tyle, ile potrzebujecie. W tym przypadku 250 gramów, czyli dwie szklanki, bo szklanka mieści w sobie 125 gramów mąki pszennej. Mąka pełnoziarnista w mniejszej ilości zmieściła się w szklance, ale sami zobaczycie. I 250. Kolejnym niesamowicie istotnym składnikiem są drożdże. Ja mam słabość do drożdży suszonych, gdyż po prostu trzeba je wsypać bezpośrednio do mąki, wymieszać i nie trzeba robić zaczynów. W przypadku drożdży świeżych, których używamy dwa razy więcej niż drożdży suszonych, najlepiej zrobić zaczyn, choć tak naprawdę nie jest to konieczne, ale robi się to z tego powodu, bo drożdże świeże mają tendencję do niebycia aktywnymi, więc robicie to, aby sprawdzić, czy ciasto Wam później wyrośnie, czy nie. Ja potrzebuję jedynie 5 gramów drożdży, z tego powodu, że ciasto wyrasta bardzo długo, bo przez noc w lodówce i będzie to wystarczająca ilość w zupełności na tak długi okres czasu. Tak, zachwalałem wagę, a teraz się zepsuło. Mieszam. Dodaję 50 gramów cukru. Cukier nie tylko słodzi ciasto, a w sumie nie jest to bardzo słodkie ciasto, ale też karmi drożdże i to właśnie dzięki niemu one rosną. Tak jak to każdy lubi cukier, więc rośnie. Dodaję jeszcze szczyptę cukru, czyli 1/4 łyżeczki. I to są wszystkie składniki suche. Odstawiam misę i zajmuję się tymi mokrymi. Czas na mokre składniki. Zaczynam od masła. Wkładam go do garnuszka i kiedy się już całkowicie stopi, dodam zimne mleko, które nada całej mokrej miksurze idealnej temperatury. Nie będzie trzeba czekać na ostygnięcie. Od razu wlejemy to do drożdży i mąki. Czas na mleko. Może być też napój roślinny. Ja w zasadzie używam tylko napoju roślinnego, nie używam mleka. Ale użyjcie to, co macie w lodówce. Prawdopodobnie jak zawsze pojawią się komentarze, dlaczego dodaję napój roślinny, skoro i tak w przepisie jest masło albo jajka. I tak nie jest to wegańskie. Ale ja po prostu mam je w lodówce, a zwykłego mleka nie. I teraz tak przygotowane mleko i masło ma idealną temperaturę, więc można wlać je do przygotowanej mąki.
dodaję też kwaśną śmietanę i to właśnie ona jest sekretnym składnikiem tego ciasta. Nie wiem, czy to ten odczyn kwaśny, czy coś innego, ale ona właśnie sprawia, że ciasto jest elastyczne i świetnie się z nim pracuje, więc nie pomijajcie, to jest sekret tego ciasta. Dodaję też jajko, które jest w lodówce. Jedno. Ciasto wyrabiam za pomocą robota kuchennego. Oczywiście można zrobić to ręcznie, ale robot ułatwia bardzo, a to bardzo sprawę. I zajmie to w robocie około 10 minut, ręcznie nawet do 20. Ciasto jest już wyrobione, jest bardzo elastyczne. Rozciąga się i mógłbym zobaczyć przez nie Rzym. I tak przygotowane ciasto przykładam do misy. Przykryję folią spożywczą, aby nie wyschło i odstawię do wyrośnięcia w lodówce przez noc. Ważne, żeby w lodówce nie panowała temperatura niższa niż 6 stopni Celsjusza. I taki proces wydłużonej fermentacji w niskiej temperaturze sprawi, że później jagodzianki zachowają świeżość jeszcze dłużej, czyli tak do 3-4 dni i będą po prostu zdrowsze i smaczniejsze. Ale jeśli nie chce Wam się czekać, możecie je w tym momencie odstawić na 2 godziny a do podwojenia objętości. Zależy od Was, czego chcecie. Ja zawsze stawiam na wydłużoną fermentację. Czas na jagodowe serce. 3 składniki. Jagody, leśne jagody. Jeśli nie możecie ich dostać, jest poza sezonem, możecie użyć mrożonych, nie rozmrażamy ich wtedy. Albo ewentualnie borówkę amerykańską, która tak naprawdę nie jest aż tak bardzo amerykańska, bo jest masowo uprawiana w Polsce, jest drugim owocem co do wartości eksportu w Polsce, więc bierzcie co chcecie. Oczywiście świeże leśne jagody będą najlepsze. Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Kręcimy odcinek jagodziankowy, czyli bardzo ważny odcinek, najważniejszy odcinek lata, a piętro niżej odbywa się wybijanie ściany albo inna masowa produkcja nie wiadomo czego. Jest głośno, teraz jest cicho, działamy! Dodajemy 4 łyżki cukru waniliowego. Najlepiej waniliowego, ale może być też cukier zwykły, wanilinowy. Oczywiście ten z prawdziwą wanilią doda najwięcej smaku. Oprócz cukru potrzebna będzie jeszcze mąka ziemniaczana, która zwiąże soki, które puszczą jagody. Dzięki temu nie będą wypływały podczas pieczenia. 2 czubate łyżki. I teraz kilka delikatnych ruchów, aby obtoczyć jagody i zajmujemy się ciastem. Zajmuję się ciastem, które leżakowało przez noc w lodówce. Podwoiło ono objętość. Zobaczcie, jest elastyczne, zimne i w ogóle nie przybiera do rąk czy stolnicy, ale żeby być ubezpieczony dodatkowo i tak trochę sypnę. Ok, ciasto dzielę na 9 równych części. Ja niestety nie mam wagi w oczach, więc zaraz ją wyjmę i pomogę sobie. Każda część powinna mieć po 56 gramów. Nie musicie tego tak dokładnie odmierzyć, jak ja chcę to zrobić, ale na pewno będzie to pomocne. Ty byś dzielił na oko czy wagą? Ja bym chyba wagą tu sobie podzielił. Czy jesteś pedantyczny? Zgadza się. No gdzie tam, widzi mi za dużo. Okej, okay, widzisz? Tak jak tobie. Nie, to jest dobre, to jest 56. Nie, to jest 52. Widzisz? A teraz tam tu? Tam tak? Taki musi być idealnie, no ale... 9 równych... 9 jest? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Teraz sobie je zroluję, żeby połączyć te skrawki, z których zlepiłem idealnie równe części. No fenomenalne jest to ciasto. W ogóle się nie lepi. Jest elastyczne, a po upieczeniu będzie jak chmurka. Możecie go używać do jakiegokolwiek ciasta drożdżowego, jakiegokolwiek wypieku drożdżowego. Możecie włożyć do środka jakiekolwiek owoce, co tylko
chcecie, na cokolwiek macie tylko ochotę. Lepienie w wersji Pro, które pozwoli nadzieć jego dzianki naprawdę solidnie, rozwokowuje każdy kawałek ciasta na płat o średnicy około 13 cm. O taki. I wkładam go do miseczki, tworząc dołek. Teraz wkładam jagody, 3-4 łyżki, zależnie jaką ilość jagodowego serca sobie życzycie. Lekko, naprawdę lekko ugniatam. I teraz, zobaczcie z bliska, nakładam na siebie przeciwległe, dłuższe boki. Teraz krótsze też nakładam na środek, a ich krawędzie lepię ze sobą. I teraz lecę wzdłuż szczypcami, zlepiając, inkorporując cały środek. I teraz robię to końcówka, do środka, boki, szczypce, inkorporowanie środka. No i oczywiście coś tutaj mogło nam wylecieć. Się tym nie przejmujemy. Sprawdzamy, czy jagodzianka jest porządnie zlepiona, bo zawsze może być lepiej. Dobra, lecimy dalej. Powiem wam, że to jest niesamowicie relaksujące. Ciasto drożdżowe to jest najlepsza terapia dla mnie. Jagodzianki już zlepione, przekładam je na blachę do pieczenia. 9, więc idealnie zajmą miejsce w równych odstępach. Przykrywam je ściereczką i odstawiam do wyrośnięcia na 1,5 godziny, czyli do momentu, kiedy się tak napuszą. Zaraz zobaczycie. Jego dzięki wyrastają, więc czas na moją ulubioną część, czyli kruszonka. 3 składniki. Mąka 100 gramów. 50 gramów cukru. Szczodra szczypta soli. Tu się skrywa smak. I 50 gramów zimnego masła. I to wszystko ucieram między palcami. I muszę się przyznać, że to jest czynność, która sprawia mi niesamowicie dużo przyjemności. Potem ręce bardzo ładnie pachną masłem i najchętniej nie myłbym ich wcale, a połuchując jeszcze długo, ale niestety higiena na pierwszym miejscu. Lubisz kruszonkę? No. Team kruszonka czy team lukier? Team kruszonka. Wiadomo. Można dać to i to, ale jednak wolę więcej kruszonki niż samą kruszonkę z lukrem albo tylko lukier. Jego dzięki tylko z lukrem, to się nie liczy. Już wydłużyłem ten proces znacząco, mogę zrobić to szybciej, ale jak powiedziałem, sprawia mi to przyjemność. Teraz po prostu zamieniam to w miarę zbity kawałek ciasta i wkładam do lodówki na czas wyrastania jagodzianek. Jagodzianki pięknie wyrosły, więc teraz smaruję je glazurą. Delikatnie, nie chcę, aby popękały. I obsypuję kruszonką, która także już się schłodziła. Co robimy teraz? Tak przygotowane jagodzianki pieczemy w 200 stopniach około 25 minut, czyli do momentu, aż będą bosko rumiane. Wyjmuję jagodzianki. Są już zarumienione, ładnie wyrośnięte i gotowe. Naszła mnie ochota na lukier, więc plot twist, będą to jego dzięki totalne. Już go przygotowałem w czasie. Teraz lekko nim poleję bohaterki. Cieszego odcinka. Teraz kosztowanie. Zajrzyjmy do środka. Gorąca. Czy nie jest to luks? Absolutnie. Rozkoszno. Przepis na te luks ślicznotki znajdziecie u mnie na blogu rozkoszne.pl, ale oryginalnie pochodzą z mojej książki
rozkoszne. Znajdziecie tam więcej cudów, takie jak właśnie Luks Legodzianki. Jeśli macie ochotę na więcej filmów w tej tematyce, to zapraszam Was do zostawienia suba, lajkowania, komentowania i tego wszystkiego, co się robi na YouTubie. A jeśli macie ochotę na coś specjalnego, tak jak na te Legodzianki, bo Wy mi o nie poprosiliście, to zostawcie komentarz z życzeniem. Do zobaczenia. Super! Dzięki.